Chwała jest błogosławienie mnie Twoje dzisiaj. Duchu Święty, tak błogosławimy Ciebie, Panie, na tym spotkaniu, Panie. Chwała Twoja niech wypełnia to miejsce nasze serca, Panie. O Panie, o wielki Boże, Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję, że dzisiaj nas zgromadziłeś w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Panie. Chwała Ci, Jezus. Łaska, Panie, pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego nie będzie z nami wszystkim dzisiaj na tym miejscu. Chwała Ci, Jezus. Twoje kochani, to wspaniałe miejsce. Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To są słowa Jezusa. A my jesteśmy w imieniu Jezusa tutaj zgromadzeni. Halleluja! Halleluja! Chciejmy postać. Aby wszyscy się zaangażowali. Proszę bardzo. W imieniu Jezusa. Panie Ojcze, to teraz przychodzimy do Ciebie. Chcemy słuchać głosu Twojego. Panie, wychyl nasze serca, nasze myśli. Skieruj na to słowo Twoje. Witajcie. Na prośbę tylko do Ciebie. Halleluja! Panie Pan, u Ciebie uchwałę cześć. Aleluja! Wszyscy aniołowie, proszą Cię o łaski wiesz. Aleluja! A co słońce i księżyc, a co pustwo jasnych gwiazd. Yeah.
się może doświadczyć tego, co śpiewamy. A wtedy było śpiewane, ale słowa się mogę. Jezus jest moja od siła, kiedy jest istotne, mam po Jezusie. Ja o tym księdze biorę ducha. Niech mój sławę. Niech mój Bóg jedny, że obogaty Jezusie. Jezusie, mam się. Uwielbiam Ciebie, Rogi.
że są otwarte źródła do oczyszczenia z wszelkiego grzechu i nieczystości. Bóg mówi, że dzisiaj jest to źródło otwarte do Ciebie i dla mnie. Źródło, w którym płynie krew Jezusa. Ona zabiera wszelki grzech. Ona zabiera wszelkie związanie demoniczne. Ona zabiera wszystko to, co nieboże. Ta krew dzisiaj, tutaj, na tym miejscu się zlewa. Na każdego z nas, bracia i siostry, na każdego z nas dzisiaj. I tak śpiewaliśmy też. Wejdę grzechem, gdzie grzechem zmywa Zbawcę swoją krwią. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana, łamie przekleństwo. Krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przepędza demony. Popatrzcie się, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwsi chrześcijanie, jaką moc i autorytet ma imię Jezus. Demony ustępowały, choroby ustępowały, moi kochani. Na imię Jezus w końcu zegnie się wszelkie kolana i tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie. Rozumiecie? Tylko w tym imieniu Jezus Chrystus. To jest piękne. Nie w religii, nie w kościele, nie w zasadach takich czy innych, ale Jezus żywym tym, który poszedł na krzyż i zmartwychwstał. On za mnie i za Ciebie umarł i dla Ciebie zmartwychwstał, żebyś Ty dzisiaj mógł mieć jako z Nim żywym realnym Bogiem społeczność. Jezus Chrystus żyje. Amen? Alleluja. Amen. Amen. Alleluja. Chcielibyśmy dalej wywyższać Jego imię. Skoro żyć 102. I chcielibyśmy też zwracać, moi drodzy, na to, co śpiewamy w Panu. Badajmy swoje serce, pozwólmy Ci się Duchowi Świętemu przepenetrować naszego ducha, nasze dusze. Cudowny jesteś.
Thank you.
Dziękuję. Teraz oddajemy naszym gościom czas. Zapraszamy. Usłyszymy. Proszę pana. Bóg wszystko może. Posłuchajcie, kochani, Bóg jest Bogiem przełomów. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg chce, żebyśmy tutaj na ziemi dokonywali rzeczy niemożliwe. Chrześcijaństwo jest niemożliwe. Działania chrześcijan są niemożliwe. Chrześcijanie to są ludzie, którzy dokonują niemożliwych rzeczy na ziemi. My się zajmujemy zawodowo tym, żeby robić niemożliwe rzeczy na ziemi. I teraz moja wielka prośba, że zanim się podzielę z wami tym, co Bóg mi kładzie na serce, jako Boży Kościół, chciałbym, żebyśmy... ja bym chciał, żeby... Jesteś tam? Jestem. Żebyś jeszcze nie odchodziła stamtąd, żebyśmy jeszcze żebyś mogła po prostu zagrać coś z serca, chciałbym, żebyś zagrała, niekoniecznie jakąś wieść. Chciałbym, żebyś zagrała z serca. Kochani, kto z was modli się systematycznie do Boga, podniesie ręce? Czyli codziennie się modlicie do Boga. Halleluja, chwała Bogu. Te osoby, które się systematycznie modlą codziennie do Boga, chciałbym, żebyście teraz wstali. Proszę, wstańcie. Wstańcie. Tak jak kochana siostro, to co ci Bóg kładzie na serce. Tak jak arabski. Bo wiesz, Jezus wróci wschodnią bramą. Wiecie o tym, czytacie Biblię, wiecie, że Jezus wróci wschodnią bramą. Wiecie, co zrobili muzułmanie? Zamurowali wschodnią bramę. A przed wschodnią bramą zrobili cmentarz arabski. A wiecie dlaczego? Bo oni wiedzą, że Jezus wróci. Amen? Oni wiedzą, a dlatego, że w ich Koranie jest napisane o Jezusie. Oni tam mają napisane, że Jezus jest. Amen. I oni wiedzą, że wróci. Ale też po ludzku stwierdzili, że żydowska noga nie tknie przeklętej ziemi. I wierzą w proroctwa. I wierzą w proroctwa. I oni myślą, że Jezus nie przejdzie przez cmentarz. Ale wiesz co? Wszedłem sobie na ten grób arabski i modliłem się innymi językami i patrzyłem się na Górę Oliwną, która jest naprzeciwko. I tam z tej Góry Oliwnej Jezus kiedyś poszedł do Ojca, amen? I tam dzisiaj stoi meczet. I wychodzi taki wariat na ten meczet i 12 razy dziennie on krzyczy Allah Abdar. Niech będzie Allah wywyższony. Ja się tak modliłem i patrzyłem się na to wszystko. A na dole jest szosa. Są budynki. I tu się zaczął jej mówić. Ja wrócę jak przyszedłem. Ja wrócę, zejdę, stepczę ten meczet, przejdę przez tą autostradę, przejdę przez ten cmentarz, rozbiję tą bramę i tam, gdzie w tej chwili stoi meczet, stanę. I tam będzie mój tron. Jezus może wrócić jutro. Pomódl się teraz tak, jak miał wrócić jutro. Podnieś ręce do nieba. Halleluja. Módl się w innych językach. Módl się w języku ducha. I jest napisane, że kto nie uchybia w mowie, jest mężem doskonałym. Amen? Amen. A wiecie więc, jak być świętym, trzeba zacząć mówić tak, jak mówi Bóg. A chciałam powiedzieć coś, że Jezus przejdzie przez złotą bramę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Izraelu. Niech przejdzie przez złotą bramę. On przejdzie, ja się wybuduję na świecie. Dobrze, to jest nieważna sprawa, czy ona będzie złota, czy będzie żółta. Istotna jest sprawa, czy znasz Jezusa osobiście i spotykasz się z Nim codziennie dziś. To jest bardzo ważne. Chrześcijaństwo to jest spotykanie się z Jezusem dziś. Dziś. My czasami w kościele pytamy naszych ludzi, czy co ty dziś przeżyłeś z Bogiem? Co dziś przeżyłeś? Ja nie pytam, co wczoraj przeżyłeś, albo co za wczoraj cud miałeś. Jaki cud miałeś dziś? Co dziś przeżyłeś z Bogiem? Chrześcijaństwo jest dziś. Dziś. Ja dziś spotkałem się z Panem. Dziś Pan do mnie mówił. Bo Bóg mówi codziennie. I to wyraźnie. Bóg nie mówi niewyraźnie. To jest napisane, że Duch mówi wyraźnie. Kochani, Boży Kościół na ziemi to jest zbrojne ramię Boga. My jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie zrobić wszystko ze swoim życiem i wszystko z miejscem, w którym jesteśmy. My mamy tego zupełną świadomość. Wiecie, ja miałem 17 lat, zabiłem człowieka. I to nie było moje pierwsze przestępstwo. Ja nie będę dzisiaj opowiadał bardzo dużo o tym, bo to nie o to chodzi. Świadectwo nie polega na tym, żeby opowiadać, co było w starym życiu.
zbyt dużo opowiadać. Ona ma pokazać pewien kontrast. Ja ten kontrast dzisiaj pokażę i będę wam mówił o tym, co zrobił Jezus dla mnie i co dla mnie Jezus robi. I będę też uczył o tym, co Jezus robi dla ciebie i kim ty jesteś w Jezusie. Bo jeżeli my rozpoznamy, kim my jesteśmy w Jezusie, to my będziemy absolutnymi zwycięzcami w życiu. Posłuchajcie, drogi Kościele, ja nie wierzę w przegranych chrześcijan. Ja nie wierzę w załamanych chrześcijan. Ja nie wierzę w takie rzeczy, to nie jest chrześcijaństwo. To diabeł chce, żebyśmy myśleli, że jesteśmy tylko grzesznikami zbawionymi z łaski. Rozumiecie? Diabeł chce, żebyś całe życie o sobie myślał, że jesteś taki nikt. Taki nikt. Ty nie jesteś nikt. A wiesz dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Bo Bóg powiedział, że jesteś królem, że jesteś kapłanem, bo Bóg powiedział, że siedzisz z Chrystusem Jezusem w okręgach niebieskich. Amen. Bo Bóg powiedział, że pod twoimi stopami jest wszelka władza i moc nadziemska. Bo Bóg powiedział, że będziesz deptał po wężach i skorpionach i nic ci nie będzie. Bo to Bóg powiedział. A więc kto ty jesteś? Ty jesteś zwycięzca. My wczoraj mieliśmy, przedwczoraj mieliśmy posługę i taki człowiek przychodzi i mówi, jestem alkoholikiem. Idź punem, tak on powiedział. Ja mówię, poznałeś Jezusa osobiście? On mówi, tak. Ja mówię, jakim prawem tak na siebie powiedziałeś teraz? Czy ty uważasz, że ojciec w niebie nazywa cię punem i alkoholikiem? Ja w życiu w tej Biblii, ja przeczytałem ją wiele razy, nie przeczytałem takiego listu. List do punów i alkoholików w Efezu. Ja tam przeczytałem do świętych. Ja tam przeczytałem do świętych. Święci ludzie są oddzieleni. Inni. Wiecie, u nas w mieście mówią, że my inni jesteśmy. Inni. Ale oni nie mówią, że jesteśmy inni, bo jesteśmy debilami. Tylko oni mówią, że my jesteśmy inni, bo my w ogóle nie pasujemy do tego miasta. Wiecie, my poszliśmy z żoną do burmistrza naszego miasta. Powiedzieliśmy do niego tak, proszę pana, jesteśmy przedstawicielami Bożego Królestwa w tym mieście. I będziemy tutaj wprowadzać Boże rządy. A on wstał i powiedział, a my pomożemy we wszystkim. A wiecie dlaczego? Bo jest napisane w Biblii, że przez śmiałe wystąpienie, rozumiecie? Przez śmiałe wystąpienie jest uwalniana Boża moc. A jak można śmiało występować, jak się myśli o sobie, że jest się takim byle jakim grzesznikiem zbawionym z łaski? To nie tak. Łaska to jest Boża, niezasłużona przychylność dla człowieka. To jest pierwsza definicja. A druga to jest taka, że to jest Boża zdolność w tobie. Czyli jak ty się narodziłeś na nowo, to Duch Święty zamieszkał w tobie. Amen? Amen. Kto mieszka w tobie? Duch Święty. Duch Święty. Ten sam Duch mieszka dzisiaj w tobie. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to dzisiaj mieszka w tobie Święty Duch. Ten Amen. Sam Duch, co mieszka w Ojcu i w Synu. Niczym się nie różni ten Duch. Niczym. Dlatego jak ktoś, jakiś chrześcijanin mówi, że ja to nie mogę czegoś zrobić, ja mówię, wiesz co, ja nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że ty nie możesz, jak ty masz Ducha Świętego. Jak w tobie jest Bóg. Zawsze, gdzie idę, to idę z Bogiem. Wiecie, o co chodzi? Zawsze, gdziekolwiek idę, idę z Bogiem. Idę do pracy, idę z Bogiem. Tak? Idę wszędzie z Bogiem. Wszędzie. Zawsze jestem ja i jest Bóg. Zawsze. Bóg nie powołał nas po to, żebyśmy byli nędznymi sługami. Jezus mówi, już nie będę nazywał was sługami, będę was nazywał jak? Przyjaciółmi. A jak ktoś się modli, pamiętam takiego człowieka, on mówi, ja do niego pytam się go kiedyś, ty powiedziałeś kiedyś tato do Boga? On mówi, no co ty nigdy? Ja tylko Panie do niego mówię, a ty widzisz? A Jezus przyszedł objawić Ojca. Cała posługa Jezusa polegała na tym, żeby Ojca objawić, żeby ludzie poznali Ojca. Tatę, jak Jezus mówił Abba, tak? To było tatusiu. Hebrajskie dzieci mówiły Abba, jak siadały ojcu na kolana i się przytulały do niego. To jest Jezusa kamieniami rzucamy. Jak on tak mówił. Bo dla Izraelitów powiedzenie do wielkiego, strasznego Jahwe tatusiu, to było bluźnierstwo. Ale Jezus przyszedł po to, żebyś poznał Ojca. I żebyś mógł na ziemi prowadzić zwycięskie życie w ramionach Ojca. Po to przyszedł. Ja miałem 17 lat, poszedłem do więzienia za zabójstwo, ale to nie było najgorsza rzecz, że wiecie, ja zabiłem tego człowieka. Wiecie, to było, co było największym dramatem? Największym dramatem było to, że ja nie miałem w ogóle wyrzutów sumienia. Ja nie uważałem, że ja zrobiłem cokolwiek złego. Ja uważałem, że to ja jestem ktoś teraz. A wiecie dlaczego? Bo poszedłem do więzienia, to tam ludzie mnie zaakceptowali.
Ja tam poznałem ludzi, którzy mnie zaakceptowali. Ludzie potrzebują akceptacji. Wiesz co? Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, potrzebujemy akceptacji. Chcemy być kochani. Chcemy być przytulani, tak? Chcemy, żeby nam się dobrze działo. Ludzie takie rzeczy czasami, wiecie, jak ludzie, jak mówię wam, oszukują czasami samych siebie. Mówią, ja tu tak, nikt nie potrzebuje od Boga, wiesz? To jest nieprawda. Potrzebujemy wszystkiego od Boga. Potrzebujemy być kochani, potrzebujemy być przytulani, potrzebujemy rano wstać i musimy czuć Jego obecność. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja rano wstał i żebym nie zaczął się modlić. Ja się budzę po nocach i się modlę. Wstaję w nocy, wychodzę z łóżka od żony, idę, klękam w kuchni, modlę się innymi językami między drugą a trzecią, potem wracam do łóżka, idę spać dalej, a rano idę do pracy. Dlaczego? Dlatego, że ja lubię być z Bogiem. Ponieważ poznałem, że Bóg jest dobry. Ja poznałem, że Bóg mnie kocha. Mnie nikt nie musi zmuszać, żeby chodzić do kościoła. Mnie nikt nie musi zmuszać, żeby dawać pieniądze. Mnie nikt nie musi zmuszać do tego, żeby się modlić. No ostatnio, ja wziąłem 2 dni wolne z pracy. Zamknęliśmy kościół. 40 godzin się modliliśmy. 40 godzin. Byliśmy, siedzieliśmy w środku i modliliśmy się 40 godzin. I namaszczenie potem było takie, że przyszedłem do pracy, to kolega stał ode mnie z metrem obok i się zaczął i się chwiał, taka była Boża obecność. On mówi, co to jest? Ja mówię, Duch Święty. Duch Święty, ponieważ ja przebywałem 40 godzin z Ojcem. Chrześcijaństwo to jest bycie z Bogiem, korzystanie z tego, co Bóg ma dla nas, przyjmowanie od Niego, a wskutek tego też służenie. Bo ty już nie możesz nie służyć, jak jesteś tak blisko tej kochanej osoby, jak jesteś tak blisko tego cudownego Boga, jak widzisz, jak wielka moc jest ci dana, to ty nie możesz nie służyć. Ty wybiegniesz i będziesz głosił Ewangelię. Ja na moje miasto jeszcze kościoła u nas nie było. Z megafonem wyszedłem, rozumiecie, ja nie szukałem partnerów do ewangelizacji. Ja wziąłem megafon, poszedłem sam i głosiłem Ewangelię. Wyszedłem na rynek, najwięcej ludzi tam, gdzie było, gdzie był bazar, wyszedłem i głosiłem, mówię, Jezus was kocha! Podchodziłem do dziewczyn, z którymi kiedyś spałem, jak nie byłem zbawionym jeszcze człowiekiem, przepraszałem, mówię, przepraszam, że poszedłem z tobą do łóżka, wybacz mi! Mówię, ja byłem złodziejem, bo przepraszałem ludzi, przepraszam, że was okradałem, zmiłujcie się nade mną, Jezus was kocha! Wiecie, po wielu latach ludzie nam ufają dzisiaj. Ludzie przychodzą do nas ze swoimi problemami. Nasz syn jako jedyny nie chodzi w całej szkole na religię, ale on jest osobą, z którą nikt nie zabrania się zadawać. Oni wiedzą, że z naszym życiem jest coś dziwnego. Oni widzą w naszym mieście realną moc, która płynie z naszego życia. Kiedy poszedłem siedzieć do więzienia za zabójstwo, mój ojciec był alkoholikiem. Ja od małego nie pamiętam, żeby był trzeźwy. Zawsze był pijany. I wiesz co, to jest nieważne, czy ty masz ojca, czy ojciec jest pijany. Bo jak ojciec jest pijany, tak jakbyś ojca nie miał. A dzieci potrzebują mieć ojców i matka nie zastąpi ojca. Matka może być najwspanialszą osobą, ale nigdy nie zastąpi ojca. I dzisiaj na ziemi jest potężny deficyt ojcostwa. Ludzie potrzebują ojców, autorytetów. Wiecie, ojcem to nie jest ten, kto spłodzi, bo spłodzić to każdy głupi potrafi. Ojciec to jest ten, kto weźmie odpowiedzialność. Mój ojciec nie brał odpowiedzialności. Mój ojciec chlał. Uważał, wiecie, ludzie, którzy piją, którzy nie przynoszą pieniędzy dla swoich rodzin, którzy przepijają, są egoiści po prostu. Ludzie, którzy uważają, że lepiej, no napije się, co mi szkodzi, tak? Właśnie szkodzi. Właśnie ci szkodzi, jak się napijesz. Wiecie, to w wyniku perturbacji prawnych różnych ja dostałem bardzo mały wyrok. Nie można było mi udowodnić, że popełniłem morderstwo, ponieważ nie było motywu tak naprawdę, ponieważ ja człowieka zabiłem w bójce. Zostałem skazany za zabójstwo, dostałem 10 lat, maksymalny wymiar kary z tego artykułu. W konsekwencji to mi spadło na 8 lat, bo co ciekawe, mój ojciec przestał pić. Zobaczył, że coś się wydarzyło, że syna mu zamknęli za zabójstwo do więzienia, to chłop oprzytomniał. Po ludzku normalnie oprzytomniał, słuchajcie. Przestał pić, założył firmę, zaczął zarabiać dużo pieniędzy i naprawdę nieźle zaczęło się pochodzić tej naszej rodziny, tylko że ja już siedziałem. Ja już siedziałem w więzieniu i on wziął dobrego adwokata, w konsekwencji mi to spada na 8 lat i ja po 2 latach, 8 miesiącach wychodzę na wolność, słuchajcie, bo takie były możliwości.
Za pieniądze, za łapówki, ja wychodzę po odbyciu 1/3 kary, jestem gorszy niż poszedłem, bo nie ma takiego czegoś jak resocjalizacja. Nie istnieje resocjalizacja. Można skończyć resocjalizację na studiach, być magicznym.